Witam Was moi drodzy kochani, serdecznie z tej strony Juken, a przed Wami odcinek z Fishing Planet, który jest serią pytania od widzów. A skoro pytania od widzów, to tak, jeden z widzów napisał komentarz, prośbę, abym nagrał odcinek jak złowić maski nąga tygrysowatego, przez niektórych też zwanego tygrysim. No zwał jak zwał, to chodzi o tego tutaj, moi drodzy. Hmm, będziemy go nazywali maskinongiem albo szczupakiem, yy, szczupakiem, który wygląda jak tygrys. No bo taka jest prawda, jest to taki tygrys, szczupakotygrys, tak bym go nazwał. No i moi drodzy, oczywiście ja nagrywałem dużo odcinków tutaj z Michigan i do, do nich oczywiście Was teraz odsyłam, na przykład jak łowić szczupaki muskie gołe, jak łowić pospolite szczupaki, takie fajne unikaty, jakie fajne miejscówki, to wszystko jest na playliście właśnie, gdzie na tym koncie, na którym levelowałem, bo to konto, które mam teraz zostało stworzone do levelowania, do pokazywania wam co krok po kroku robię, um, no to te odcinki są. Tam jest chyba nawet pięć albo sześć odcinków z Michigan. Dziś skupimy się tylko na tym maskinongu tygrysowatym, czy jak to po prostu woli, no po prostu szczupak o tygrysie. Dobra, będziemy go nazywali roboczo, żeby było śmiesznie. Szczupak o tygrys. Okej, okay, widzowie, łapiemy szczupak o tygrysa i od razu mówię, ja zanim przysiadłem do tego odcinka... Przed odcinkiem zrobiłem sobie test, ponieważ nie lubię odwoływać się do tego, co było na przykład pół roku temu. A odcinki z Michigan, kiedy levelowałem konto, nagrywałem gdzieś jakoś w lipcu. No, mamy grudzień, koniec grudnia, praktycznie niedługo święta. Kiedy to nagrywam, bo może oglądasz to za pół roku. Natomiast chciałem sprawdzić, czy to po kilku update'ach nadal oddaje. Nie było odcinka o tym Maskinongu, więc go dzisiaj nagram z miłą chęcią. Myślę, że taki troszkę sobie gameplay też zrobimy, jak ktoś chce to obejrzy, bo widzę, że Wam się to też podoba. Zaczniemy od tego, że chcę pokazać, że zrobiłem testy i to działa. Co Wam pokażę? Zobaczcie. Kolega pisał, że te maski nogi zwykłe ma. No i okej, okay. też mi się trafiły, no i raczej to jest nieuniknione, że też Ci się jakiś zwyklaczek trafi. Trafił mi się jakiś zdobiony, w ogóle jakiś bardzo tutaj dziwny okaz. Bo pierwszy raz powiem szczerze, może to jest jakoś, nie wiem, przy evencie świątecznym, może ktoś z Was mnie tutaj sprostuje, co to jest zdobiony maskinąg tygrysowy. Bo pierwszy raz go, słuchajcie, złowiłem w historii. Pierwszy raz coś takiego mi się trafiło. Został on zakwalifikowany jako medalowy. Oczywiście, medalowego też mamy. Kolega mówił, że ma zwykłe, chciałby chociaż medalowego złowić. Spokojnie, drogi kolego i drogi widzu, który to oglądasz. Po tym, co ci pokażę, to ja myślę, że spokojnie złowisz zarówno medalowego, jak i unikatowego. Bo, jak widzisz, tutaj też są medalowe maskinongi. Mam ich kilka w siatce, ale przede wszystkim mam dwa unikatowe maskinongi. Jak widzisz, jeden, trzy, no tak, po 13 kg, 13,5 w zasadzie, nie? I, i od razu warto. Mm, a już się też na łowisko przenoszę, bo muszę czas oczywiście moi drodzy przesunąć. Także już tą, z tą siatką, którą wam pokazuję, się pożegnamy. Pokażę wam też markery, które postawiłem pod tych po tych testach, żebyście no, mogli sobie zobaczyć. Ja te markery będę usuwał, ale wam je też szybko, póki one jeszcze są od razu moi drodzy pokażę, zobaczmy czy my w ogóle możemy czas przesunąć, no nie możemy, no ale dla widza, czego się nie robi dla widza, chcę, wiem, że widz czeka za tym odcinkiem, a chciałbym go jak najszybciej wrzucić na kanał, także nie mamy czasu, aby czekać, także drogi widzu... Drogawicko, ktokolwiek to ogląda, jeśli doceniasz to, że poświęcam czasem swoje żetony, aby przesuwać czas, żeby te odcinki były jak najszybciej, to bardzo cię proszę, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo robię to dla Ciebie, a Twój feedback jest dla mnie największą satysfakcją i największą radością. Dobra, więc teraz do konkretów. Pierwszy marker, tam chyba sprzed. No właśnie z lipca, tak, 30 lipca, to wtedy właśnie byłem na łowisku. Tutaj złowiłem medalowego na duże minogi, drugiego masz markera na unikatowego, na żywce shiner. To było w słońce i raczej tu bym Ci w słońce polecał łowić, dlatego ja, jeśli zależy Ci na tym maskinongu, no to już się poświęć, przesuń ten czas. Pamiętaj, że możesz czas raz przesunąć za darmo, czyli przesunąć go na nockę. I z nocki przesunąć na odpowiedni dzień, który jest dla ciebie odpowiedni, gdzie jest to słońce, tak? No płacisz tylko za przedłużenie pobytu, no nie jest to dużo aż, więc myślę, że przebolejesz, ale jeśli zależy ci na tym maskinongu konkretnie na nim, to przesuń sobie na słońce. Różnie to działa w chmurę, i różnie to działa w słońce za chmurą, nie ma tu jakiejś reguły, więc ja, jeżeli mam ci powiedzieć konkret, który działa, który ty odwzorujesz, to mogę ci to powiedzieć zrób to. Słońce, zobacz. Tu są dzisiejsze markery. Dosłownie dzisiaj, znaczy dzisiaj, kiedy już nagrywam, jest już po północy, tak naprawdę, więc mamy 19 grudnia i odcinek też się 19 grudnia ukaże. No ale te testy musiałem zrobić. One były chwilę przed północą. Zobacz. Wszystkie maskinongi były wczesny ranek, czy tam wieczór. I teraz też odpowiem na jedno pytanie. Więc moi drodzy, ja tutaj, żeby nie tracić czasu, już się rozłożę zanim Wam. Powiem myślę, że mówię, tak, jak zrobimy sobie troszeczkę takiego gameplay'u również. I teraz tak, według mojej opinii, tej, przynajmniej teraz po updejcie, i tych testach, które robiłem, no chyba że w czasie teraz nagrywania odcinka okaże się coś zupełnie innego. No to nawędki. Gruntowe. Oczywiście łowimy na żywce shinner na duże minogi, ale tam wyskoczył jakiś maskiniąg, Wielki, ogromny, jakiś musiał wyskoczyć. No to rzućmy sobie tam, gdzie wyskoczył, jeszcze jedną minogę. Ja założyłem akurat, słuchajcie, haczyki bezzadziorowe 10.0. Łowię minogi i żywce shinner przemiennie. Jeśli tobie zależy na tym, żeby jednak połowić jeszcze jakieś tam ryby, które dadzą ci ekspa, czy dadzą ci kasy, żeby jednak ta siatka się zapełniła. To ja bym Ci tutaj raczej polecał no tak minimum 7-0. Myślę, że jeżeli chcesz unikata złowić, a przy okazji przy okazji nie stracić na tym, zależy jaki jest Twój cel, bo pytanie było o maskinonga tygrysowatego, tygrysiego, tak? No to ja raczej bym Ci polecał no, raczej bym Ci polecał haczyki 7-0. Jak widzisz, ja założyłem dziesiątki, wiem, że to i tak odda. No i przede wszystkim większość. Tych maskinongów teraz, przynajmniej po update, no mówię, może na nagraniu się okaże, że jest inaczej, ale póki robiłem testy, większość tych maskinongów złowiłem, kochani moi drodzy, na spinning, na przynętę na golema, czyli to, co teraz używam. I teraz to wszystko zależy od Twojego levelu. No bo teraz tak. Jeśli masz level poniżej 36, to nie masz dostępnej przynęty na golema. Ona odblokowuje się dopiero na 36. levelu, kiedy właśnie masz misję na Potwora Golema. A jeśli już masz 36. level, no to super, masz tą przynętę, staraj się ją naprawdę dbać jak oczko w głowie, dosłownie, żeby nie zerwać. Chociaż teraz po update'cie na szczęście, jeśli nie skręcisz kołowrotka na maksa, nie ma opcji, żeby przyponu zerwać, jeśli musiałbyś się bardzo postarać. No chyba, żeby był zużyty ten przypon. Natomiast, no, bym cię zachęcał przede wszystkim do tego, aby dbać o tą przylęte, przynętę na golema, bo na nią złapiesz naprawdę fajne szczupaki muskie, gołe. Unikaty, mówimy o fajnych unikatach. Mi się tam już chyba nie wiem, czy widzieliście w siatce, czy nie, ale chyba 28 kilo trafiłem fajnego unikata, czy 27? Bardzo fajny mi się trafił szczupak muski, goły. I tak samo moi drodzy, sytuacja wygląda z. Właśnie z tymi, no powiedzmy, szczupakotygrysami, tak, bo tak mieliśmy je nazywać, żeby było śmiesznie w odcinku, to. A ja lubię, żebyście wy się uśmiechali, bo zawsze mówię, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, zawsze chciałbym, żeby ludzie się wszyscy uśmiechali, żeby byli szczęśliwi, także żeby też odcinek, oprócz tego, że da wam jakieś fajne porady, dał wam fajną energię, uśmiech, trochę radości, no to nazwijmy je sobie. Szczupako tygrysy, dobra. Śmiesznie troszeczkę też w życiu musi być, moi drodzy. No i co? No i właśnie na, te, na tą przynętę na golema złowiłem. Dałbym ci jeszcze jednego protypa, bo ja nie wiem, kolego czy drogi widzu, który to oglądasz, a któremu myślę, że to też pomoże, bo mam nadzieję, że ten odcinek pomoże też innym ludziom. Jeśli masz. O, medalowy nam się trafił, proszę bardzo. Także widzicie, no one na przynętę na golema idą, lgną po prostu do tego naprawdę, jak muchy do nie powiem czego. Nie będę mówił, żeby mi nie zdjęli zarabiania. Co, już bym go chwycił? Nie. Aż myślałem, że go chwyciłem, nie? Tak, tak wyskoczył akurat w momencie, kiedy rzucałem. Prawie w łeb dostał, kurde, z tej przynęty na golema. Także jeżeli masz niższy poziom, ale to tak jak mówię, wszystkie poradniki odnośnie tego, jak łowić szczupaki na Saint Crocs... W Michigan, te wszystkie poradniki. Znaczy to się chyba nawet w ogóle nazywa Saint Croix, ale no ja nie jestem Francuzem, żyjemy w Polsce, więc będę mówił tak jak, jak na Polaka przystało. Także moi drodzy, jeśli masz słabszy level, to zachęcam Ciebie do obejrzenia. Jest to w playlistie, są, są te odcinki. Jak levelowałem to konto i tam wszystko pokazywałem. Jest, mówię, chyba z 5 czy z sześć nawet odcinków z Michigan. Odnośnie szczupaków, szczupaków muski gołych, unikatów, naprawdę jest tego sporo. Oj, głupieją nam wędki, widzicie co tu się dzieje. Yy, tutaj w tym odcinku chciałbym się skupić tylko i wyłącznie po prostu na tym szczupaku. Yy, szczupak o tygrysie, tak? Szczupak o tygrysie. Tutaj nam chyba muski jakiś idzie, bo tam czerwoną płetwę widziałem. One mają taką czerwoną płetwę, no ale no nie mamy wpływu. O proszę, proszę bardzo, jest maskinong. Jest maskinąg, widzicie? I teraz właśnie, i teraz wszystkie wędki oszalały, ogłupiały. Już nie będę, słuchajcie, tutaj stawiał markera, bo te markery jeszcze najwyżej wam pokażę na koniec odcinka. Natomiast tak, pytanie pewnie będzie. Czy można, no bo nie wiem, jaki jest twój cel. Kolega w komentarzu napisał, widz napisał, że zależy mu na tym maskinągu tygrysim, bo ma zwykłego, że chociaż medalowego. Nie ma problemu, jak widzisz, unikat też daje radę i o dziwo chyba, słuchajcie, ja tego unikata chyba na duże minogi złapałem. Jak dobrze widzę. Ja go chyba złapałem na duże minogi. Jeszcze w siatce sprawdzimy. Medalowy, proszę, ale sztupak muski goły. Może jeszcze nam się uda jedną rybę wyciągnąć? No już się nie uda. No to by było zbyt piękne i tak za długo dzwoniło. No i właśnie. Czy da się na tym spocie, bo to jest według mnie spot, oha, żeby też nie było, pokażę Wam gdzie jest ten spot, to jest ten spot tutaj. To jest ten spot tutaj, nie? I tutaj macie markerki, jeszcze raz Wam na koniec odcinka te markerki pokażę. I co zrobić w sytuacji, kiedy Ty złowiłeś czy złowiłaś już tego maskinąga tygrysowatego w unikacie? No mógłby to być równie dobrze szczupak mu muski goły. No niestety zła wiadomość jest taka, że w ciągu jakiegoś czasu nie złowisz kolejnego. Jak już na spocie dzisiaj, jeden unikat to już jest pozamiatane. Ponieważ, moi drodzy, jest to odcinek gameplayowy, to ja w tym czasie powiem Ci, co bym zrobił na Twoim miejscu. Jeśli już trafiłeś tego unikata, wrócisz tu wieczorem, a przenieś się na to łowisko i połów sobie szczupaki muskie gołe, które są świetne. Te nagusy są świetne, naprawdę. I jest duża szansa, że o tej porze, właśnie w słoneczko, trafisz tutaj też jakiegoś. Unikata. Tutaj też masz markery. Bo zakładam, że, drogi widzu, jeżeli no masz level niższy, wiecie, mi jakby już teraz tak na tej kasie nie zależy, bo, bo ja wiem, że ona już jest i mi na nic jej nie brakuje. Ale yy, przeżywaliśmy to w całej serii yy, levelowania konta i byliście tego świadkami, że jednak czasem tej kasy brakuje. No i ja domyślam się, że tobie, drogi widzu, może tej kasy brakować, więc żebyś nie marnował kasy. Ani też żetonów, no bo byłaby opcja taka, że przesuwasz czas na wieczór i łowisz kolejnego, ale po co marnować to wszystko? Po co? Ja bym tutaj do, do ciebie troszeczkę apelował, że jak już złowiłeś tego tygryso, tygryso szczupaka, tak, to możesz sobie przyjść tu, możesz sobie zarzucić wędki na chwilę. Możesz sobie jeszcze rzucić, właśnie przez spinning, coś tam złowisz w tym czasie. Już widzisz się dzieje akcja. Bym się zdziwił, jakby kolejny unikat siadł od razu. Bym się mega zdziwił. Bo tutaj akurat te muskie gołe unikaty bez problemu siadają na żywce shiner czy na duże minogi. I chyba właśnie jeszcze sprawdzę siatkę. Ale chyba właśnie ten mit, który mówiłem na początku odcinka, że tylko na przynętę na Golema trafisz tego. Szczupak koty, Tygrysa, no chyba ten mit się właśnie sam obalił, i bardzo dobrze, tak się stało na odcinku. Bo jak widzisz, tutaj nie ma reguły. Tylko chciałbym Cię jednak uczulić, że nie bazuj tylko na dużych minogach i na, jak widzisz, moje haczyki 10.0 i brania są. Więc jeżeli chcesz iść na ryzyko takie, że, no nie wiem, nie zapełnisz siatki na fula, no to pewnie załóż haczyki 10.0, tylko polecam bezzadziorowe. To będę cały czas potwierdzał. I powtarzał. Oj, chyba mamy unikata, widzowie. Chyba mamy unikata, bo coś mocno, coś mocno walczy. Chyba jakiś unikat nam wjechał. No nie wierzę, kochani, no nie wierzę. Zobaczcie. Wózki goły, unikat. Widzicie, tak się tworzy historia. Unikat za unikatem. A, a koledzy na łowisku, których serdecznie pozdrawiam, myślą, co ja tu kombinuję, że unikaty wyciągam jeden za drugim. Jakbym się uparł, mógłbym zmienić miejscówkę na jeszcze trzecią, ale to już nie będę Wam w tym odcinku pokazywał, bo tak jak mówię, ten odcinek nie jest stricte o szczupakach na Michigan, bo takich odcinków już macie bardzo dużo i tutaj zachęcałbym raczej na, zachęcam raczej obejrzeć te odcinki, moi drodzy, ale ja już zrobię to, co zrobić powinienem, żeby koledze pokazać, że za chwilę wyciągniemy kolejnego szczupaka ale to może najpierw sobie czas przesunę. No, dla widza, no już niech będzie. No już widzicie, czasem te żetony mi się kurczę kończą, bo dla widza. Także widzu, drogi, jak oglądasz właśnie film, oglądasz te moje filmy w całości, też oglądasz reklamy, to dzięki temu ja też mam pieniążki po to, aby opłacić różne dodatkowe rzeczy, które trzeba w grze czasem opłacić dla widza. Tak jak na przykład czasem muszę dokupić te żetony, no bo w mojej sytuacji. No nie będę czekał, wiecie, nagrywając odcinek nie będę godzinę czekał, aż łaskawie minie ten czas. Tobie oczywiście odrazam tak robić. Ty byś mógł sobie mogła jeszcze spokojnie połowić, powyciągać, bo wiadomo, że tobie zależy, żeby siatkę zapełnić. Chociaż ja nie do końca jestem przekonany, możemy kiedyś taki odcinek nagrać, to będzie też od was zależało. Nie do końca jestem przekonany, czy byłbym w stanie Moi drodzy, zapełnić 600 kilo siatki sztupakami. Nie do końca jestem przekonany, moi drodzy. Śmiem wątpić, że to mogłoby być trudne wyzwanie, ale jeżeli chciałbym Wam się taki długi odcinek oglądać, który z pewnością by trwał z dobrą godzinę, no to możecie dać znać. Mogę taki odcinek nagrać. Nie ma problemu, podejmę wyzwanie. Nie będę robił jakichś tam pauz, tak jak widzicie tutaj też akurat w tym odcinku wyjątkowo nie pauzuję, bo chciałem troszkę gameplayu Wam też pokazać e, bez żadnych cięć. Tylko, że w moim przypadku, jak widzicie, mi nie zależy na oj, teraz czekajcie, bo mam za szybko. Mi nie zależy na tym absolutnie, żeby mieć siatkę pełną. Ja tutaj wszedłem tylko po to, żeby koledze pokazać, drogiemu wspaniałemu widzowi, e, jak złowić czy to medalowego, czy unikatowego Szczupako Tygrysa, tak? I przypuszczam, że teraz nam jeszcze siądzie kolejny, to jest kwestia między... Czyli tak, ustawiasz sobie, reasumując tę metodę, bo może dużo gadam i żeby podsumować. Pojawiasz się na tym łowisku od rana. Ja myślę, że nie ma co od rana czasu przesuwać. Więc spokojnie od tej piątej łowisz. Od szóstej jest szansa, że ci skoczy unikat. Bo to już mam w miarę przetestowane, ale to jest tak plus minus i tu nie ma jakiejś stałej reguły. Także jesteś tu do siódmej. Jak masz od rana w słońce, podkreślam, to masz raczej ten szczyt brani, tu nie ma problemu. W momencie, kiedy trafi ci się unikat, to na tym spocie kolejnego unikata nie złowisz. Może ci się co jedynie trafić medal, ale tu też no nie ma tej gwarancji, no bo niestety jak. No, tak działa mechanika gry. Jak trafić się unikat na jakimś spocie, to te brania też już e, no, zamierają. Ja na Twoim miejscu, jeśli drogi widzów zależy Ci na pełnej siatce, przesunąłbym się właśnie um, na ten spot, na którym ja łowiłem e, szczupaki muski gołe. Na nich jest fajny, fajna kasa, i wszystko masz pokazane właśnie w tych odcinkach, um, które na kanale są. Przesuwasz sobie później czas na godzinę 18, tak jak ja. To masz drugi szczyt brań i łowisz kolejnego. I łowisz kolejnego tygryso szczupaka. No nie wiem, czy od razu teraz go złowię. no Myślę, że tak szybko to, to by było zbyt pięknie. Trzy pod rząd unikaty. Tak dobrze w życiu to nie jest. To jest jakiś chyba zwyklaczek. I oczywiście będą ci zwyklaczki siadały. O, maskiną tygry, tygrysowy, zwykły, proszę bardzo. Tygryso. Tygryso szczupak zwykły będzie siadał, oczywiście, że tak. B mogą Ci tutaj też jakieś mózgie czasem gołe trafić się. Zwykłe szczupaki pospolite raczej tutaj nie siadają na tych markerach, bo one siadają tu na prawo, na tych markerach po prawej. To jest taka moja ulubiona miejscówka, której ja bardzo lubiłem spędzać czas, na... będąc tu na Saint Croixie, jak widzisz, drogi widzu, Nadal z miłą chęcią i z przyjemnością, z radością, niekłamaną tutaj szedłem na te szczupaczki. I yy, jak masz jakieś pytania jeszcze co do szczupaków, to możesz napisać, ale yy, umówmy się tak, że jeżeli coś jest już w odcinku powiedziane, no to nie będę nagrywał kolejnego odcinka na ten temat, tylko ci po prostu odpiszę w komentarzu. Oczywiście zostawię serduszko pod każdym fajnym komentarzem, wiadomo. Na każdy komentarz zawsze odpisuję, chociaż zwykłe dziękuję, doceniam widza, widz to skarb, tacy widzowie jak wy to, to naprawdę są skarby, bo jesteście fajnymi, pozytywnymi ludźmi eee, i zawsze doceniam. Jest mi zawsze bardzo miło, jak gdzieś tam na łowisku piszecie, czy to prawdziwy Juken wszedł. <taki> tak, jestem prawdziwy, jestem prawdziwy. Moi drodzy, na pewno, no chyba, że nie wiem, no nie no. Jest to prawdziwe, nie zdarzyło się jeszcze, żeby mnie, ktoś się podszywał pode mnie. Pamiętajcie, ja mam swój własny klub, więc łatwo to namierzyć, jakby ktoś się pode mnie podszywał. Także nie ma takiej opcji. Więc jak najbardziej miło, że tak mnie odbieracie. Jest to bardzo miłe, bardzo motywujące. Więc w najgorszym wypadku, jeśli będziesz mieć pytanie, na przykład co do Michigan, na które wiem, że są odpowiedzi w kolejny w tym, tamtych odcinkach, które nagrałem, to ci po prostu napiszę: Jest to w odcinku. Proszę, masz, masz medalowego. Także kolega mówił, że mu zwykły medalowy, że ma zwykłe, to medalowy mu wystarczy. Proszę cię bardzo. Jak widzisz, da się to zrobić. Śmiało medalowy ci też tutaj wskoczy, wskoczy ci, unikat. Nie bój się. Będą, będą. O, zobacz, branie masz zabraniem tutaj. Ja mam haki 100, jak widzicie i to są naprawdę ogromne haki, gdzie i tak te brania są, więc tutaj chciałbym twoje obawy ewentualne obalić, że nie będziesz mieć brań na hakach 100, jedyne, co bym Ci powiedział. jeżeli jeszcze oglądasz do tego momentu drogi widzu, to dostaniesz taki dobry protip, bo to nie jest tak, jak widzisz tutaj sobie wyciągam wyciągam, ale Pamiętajcie moi drodzy, że ja mam teraz 70 level i łowię na wędkach, które są na moim levelu, e, czyli na dosyć mocnych wędkach, tak, e, więc jeżeli masz słabszy level, no to polecałbym ci łowić z motorówki bądź z kajaka i ja wiem, że to jest nudne, to wszystko jest w odcinkach, ale jak masz słabe wędki, no to niestety tego, ym, no tego nie obejdziesz drogi widzu, nie obejdziesz tego, bo pozrywasz wędki, szczególnie jeśli masz słabą wędkę spinningową, a miałbyś, czy miałabyś, bo też kobiety oglądają, zmarnować tę kurczę fajną przynętę na golema, bo miałoby ci się zerwać. Szkoda, naprawdę szkoda. Także zdecydowanie bym polecał, jak masz słaby sprzęt, łowić z łódki, z kajaka. Ja też to robiłem, jest to w odcinkach, nie jest tak, że tylko gadam, ale też to robiłem. No teraz to wiecie, teraz to ja mogę sobie tak łowić, bo mam sprzęt, który wyciągnie te szczupaki, nie wiem... 30 kilo szczupaka chyba tutaj nie ma. No, z tego co widziałem, rekordowe są 29 kilo. I też chciałbym na takiego szczupaka zapolować, pomyśleć jeszcze z większymi haczykami. Natomiast a propos haczyków, właśnie reasumując, też powtórzę to, ja mam 10-0 bezzadziorowe, zawsze polecam bez bezzadziorowe i powtarzam to w kółko do znudzenia. A masz więcej Ekspa. Szczególnie jak jesteś na niskim levelu i ci na tym zależy. Eee... Natomiast jeśli chcesz mieć jednak więcej tych brań i wyjść z pieniędzmi z tego łowiska, bo jednak oprócz tego, że złowisz tego maskinonga tygrysowego, czyli po prostu tygryso, tygryso szczupaka, czy szczupako tygrysa, jak zwał, tak zwał najbardziej szczupako tygrysa, nie? Jak go złowisz, no to, to jednak zależy ci na kasie na Ekspie. No to tu bym ci raczej polecał takie 7-0 bezzadziorowe. Myślę, że mniejsze niż 7-0 niekoniecznie. Jeżeli chcesz, a może inaczej. Jeśli chcesz mieć dużo brań, no mówimy tutaj teraz o Szczupaku, też tym Tygryso Szczupaku, tak? Bo, bo, bo jego, dotyczy, jego dotyczy odcinek, więc nie będę o innych mówić. Jeśli jednak chcesz upolować medala bądź yy, unikata, to myślę, że spokojnie 7-0 haczyki jako minimum będą ok. Jak widzisz, ja na dziesiątkach też daję radę. Tutaj ta przynęta na golema jest 8-0 i to spokojnie daje radę. Natomiast no, jeśli założysz mniejsze haczyki niż 7-0, to będziesz miał miał lub miała oczywiście więcej brań, to się zgadza, ale też będzie więcej wpadało tych zwykłych tygryso-szczupaków lub tygrysów. Medalowy szczupak muski, Widzicie, te muskie bardzo fajnie w ogóle oddają i to też chciałbym, żebyście mieli na uwadze. Są bardzo niedocenione tutaj szczupaki, bo te pospolite to w ogóle, to jest jakaś tutaj porażka, jeśli chodzi o, o Saint Crocs, ale muskie bardzo fajnie oddają. I ten maskinąg tygrysi, ja rozumiem, że chcesz go złowić, żeby mieć jakieś tam swoje trofeum, natomiast też powiem szczerze, to nie jest jakaś ryba, która... Jest jakaś widzisz duża czy jakaś opłacalna. Więc drogi widzu, jeśli już oglądasz ten odcinek, to oprócz tego, że poproszę Cię o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem, lub być może nie subskrybujesz mojego kanału, a robi to ponad 80% osób oglądających, więc będzie mi miło, jak zostawisz suba łapkę w górę i komentarz, to ja ci z miłą chęcią, drogi widzu, dam i rzucę wyzwanie. Skoro, skoro zainteresowało Cię, jak złowić maskiną gat tygrysowego, czyli Tygryso, szczupaka, i ten odcinek ci się podoba. To proszę cię, podejmij moje wyzwanie. Złów szczupaka, szczupako tygrysa, większego od mojego. A ja wierzę, że dasz radę. Ja nie chcę z Tobą rywalizować, ja nie muszę być najlepszy, bo tym bardziej, że to, co złowiłem, to jakbyście w topce zobaczyli, to nie jest jakiś tutaj mega yy, rekord. Zresztą możemy w topce zaraz zobaczyć, jak to wygląda, to, co złowiłem dzisiaj. Nie są to jakieś rekordy. Ja będę bardzo zadowolony, będę się bardzo, moi drodzy, cieszył, jeśli, jeśli zło, któryś z Was, drodzy widzowie, złowi większego tego szczupako tygrysa ode mnie. Będę się cieszył i tego wam życzę, zróbcie to, ale rzucam wam takie wyzwanie. I teraz pytanie: możecie zostawić odpowiedź w komentarzu, kto, kto podejmuje wyzwanie. Jeśli podejmujesz wyzwanie, napisz podejmuje wyzwanie. Robisz to dla siebie, nie dla mnie. Dla swojej satysfakcji, dla takiej zdrowej, sportowej poniekąd rywalizacji. Na zasadzie, że o kurczę, złowiłem faktycznie, udało się, złowiłem większego szupaka niż Juken. No, to będę z was dumna. Jeśli ktoś z was jeszcze w topce się gdzieś tam ukształtuje nade mną, no to ja chętnie też o tym odcinek nagram. Tylko pamiętajcie, że ta topka cała. Jest przez tydzień ważna, więc to tutaj jakby no, no ma się nijak, tak? bo ty możesz oglądać ten odcinek nawet za pół roku i, i będzie, że tak powiem, po, po ptokach, tak. Jak widzicie, troszeczkę cierpliwości tu potrzeba. Tu nie ma jakiejś, jakiejś konkretnej reguły, tym bardziej, że ja też troszkę tych unikatów no, jeden za drugim wyciągałem, ale jestem przekonany, że spokojnie tu jeszcze jeden powinien siąść, bo tym wieczorkiem tutaj też on siada. Tylko to nie możesz być tak, że już ustawisz czas na 18 i już będziesz się spodziewać, że no już musi paść, kurczę, unikat. No nie, bo tu nie ma reguły. To jest tak, z, wiecie, z loterią. On siądzie na pewno, no oczywiście, no ileś procent, yy, wiecie, ręki nie dam sobie uciąć, tak, bo bym teraz nie miał ręki. Yy, jakiś, jakiś parę procent jest szans na to, że po prostu tak algorytm zadziała, że ci nie siądzie drugi raz w tym spocie. Ale w większości przypadków, no 90% spokojnie paru procentach testów, które robiłem na tym tygrysu szczupaku, no to on siadał po raz kolejny wieczorem, kiedy wracałem tutaj na to łowisko. Po przesunięciu czasu, oczywiście. Czyli w godzinach rannych łowisz w słońce od 5 do tam, może 7, może 8, to zależy, jakie masz brania te trzy godzinki czasu gry jesteś w stanie myślę tutaj wytrzymać to jest tylko kwestia oj no, wiedziałem że skupiam zagadałem się z wami widzicie widzowie zagadałem się gapa jestem <laughs> szkodnik także co do chmury co do chmury za słońc... słońcem a co za słońca za chmurą no to mam mieszane uczucia bo tam to już w ogóle żadnych reguł nie ma jak widzisz większość znaczy wszystkie tutaj te maski nągi jednak złowiłem Słońce, piękne słońce i chciałbym jeszcze jednego tutaj z pewnością trafić, żeby może jakieś, jakąś fajną miniaturkę zrobić na film, który zaraz będę wrzucał, ustawię na premierę na południe, mam nadzieję, że się opublikuje. A te testy słuchajcie, no musiałem zrobić, także drogi widzu przepraszam też ciebie serdecznie, bo obiecałem, że nagrywam, wiem, że czekasz za tym, ale jest takie powiedzenie, co nagle to po diable. Nie chciałem rzucać odcinka, w którym bym gadał czegoś, czego nie jestem pewien, chciałem sprawdzić i to nie na przykładzie jednego dnia, tylko trzy dni niejako w słońce sprawdziłem, czy ta metoda działa. To, co tutaj teraz robię, to sprawdziłem, działa i mogę Ci śmiało powiedzieć, że działa. O proszę, 14 kg. No, drogi widzu, widzicie, no to mamy słoneczko, niech sobie świeci na miniaturkę. No to tym akcentem mamy miniaturkę, którą dedykujemy koledze. I wszystkim tym, którzy oglądają, kto został do końca, w nagrodę zobaczy, jaka będzie miniaturka na filmiku. Także unikatowego maskinonga mamy. Może mi się uda to wyciąć i jakoś wstawić z boku. Ja to myślę, że jakoś tak fajnie zmontuję, żeby to tutaj było. No to tyle, moi drodzy, bo ja już wiem, że tutaj już nic nie ma sensu łowić. Ewentualnie, może bym jakiegoś medala trafił. Ale po co, skoro myślę, że Widz jest pewien? Obiecałem jeszcze na sam koniec pokazać markery. Także jeszcze raz, drogi widzu, bo ja mogę te markery usunąć, także też nie proście mnie, żebym wam wysyłał, bo... O! Coś się dzieje? Wydawało mi się. Yy, mogę je usunąć, jak usunę, to nie będziecie mieli, także zapiszcie sobie kordy. Macie na duże minogi, późny wieczór. Znaczy to jakby inaczej, nie sugerujcie się tymi markerami pod kątem no bo widzicie, one są obok siebie, tak? Tylko wam pokazuję, że słoneczko minus 61,80, minus 114,13, zapisz sobie drogi widzu. Drugi marker, minus 59,85, minus 113,84, widzisz, one są bardzo blisko siebie, nie? No i te dzisiejsze, to dosłownie z testów dzisiejszych, świeżynki, minus 56,09, minus 114,34, tuż obok. I wszystkie te, tak jak tutaj macie, zobaczcie, na duże minogi i na... Znaczy i na żywce Shinner, tutaj gdzieś jeszcze chyba tego co trafiłem, też jeszcze sprawdzimy w siatce. Tak te złowiłem ewidentnie na, na przynętę, na, na Golema. Wszystkie trzy, nie? Zobaczcie. Minus 58,31, minus 117,10. Przynęta na Golema, też wieczór. Ale tak jak mówię, ja, ja wszystkich markerów też nie zaznaczyłem, no bo tutaj było nakichane tych markerów. A tu masz wczesny ranek, akurat. Dobra, jest. Minus 56,37, minus 115,56. Sprzynęta na golema, czyli reasumując tą mapkę, te tutaj, tak jakby, no może wędkę muszę wziąć, żeby ci wędką pokazać, bo nie mam jak tutaj myszki, czyli te na prawo markery to są sprzynęty na golema, te na lewo są na duże minogi, na żywce shiner. Jestem przekonany, że z pewnością na żywce szyner czy na duże minogi złowisz. Haczyki 7-0 bym ci polecał. Jak chcesz próbować na dziesiątkach, to oczywiście próbuj, tylko żebyś potem nie miał do mnie pretensji, że. Że, że siatki nie zapełniłeś, nie zapełniłaś? No bo może tak się oczywiście zdarzyć. I pozdrawiam wszystkich oglądających, pozdrawiam kolegów na łowisku, którzy byli, kiedy to nagrywałem. Jak zwykle gorąco i serdecznie wszystkich pozdrawiam. I już pokazuję moi drodzy siatkę, żebyśmy sprawdzili, czy na 100%. Bo wiecie, ja czasem kilka myśli naraz mówię i też nie chcę yy, mówić czegoś, czego nie jestem pewien. Czasem mi się no, i też zdarzy, że zapomni. No, jestem człowiekiem więc zajrzę do siatki i będziemy mieli pewność, tak jak zobaczcie, proszę bardzo, mamy tego unikat, unikatowy szczupak muski goły, no to tego nie liczcie, no bo to jest inny rodzaj szczupaka, tak? Ale mamy maskinąg na żywce Shiner i na żywce Shiner, czyli dzisiaj oba, które złowiłem, właśnie te unikaty padły na żywce Shiner i super, bardzo mnie to cieszy, medalowy, medalowy strzelił na Duże minogi, także cieszy mnie to. Moi... Oj, kolejny medalowy akurat tutaj strzelił na tą przynętę na, na Golema. Ale cieszy mnie to, że tak się stało na tym odcinku, bo poza nagrywaniem w testach miałem inne, więc złącz to, co powiedziałem odnośnie testów przed odcinkiem, odnośnie z tym, co widzisz na odcinku, wyciągnij wnioski. Czyli wniosek jest bardzo prosty: łów po prostu na duże minogi, na żywce shiner. i postaraj się, jeśli masz do dyspozycji przynętę na Golema, łowić yy, również na przynętę na Golema. A jeśli jej nie masz, to zobacz. Na przykładzie tych szczupaków tutaj zwykłych. Tak, tutaj też je łapałem na przynęty na golema, ale również łapałem je na poper 21 gram 4.0. Raczej bardziej bym Ci polecał troszeczkę większy. Jak jest 6.0 i masz dostęp, żeby był 6.0 i, i masz możliwość, to polecałbym Ci yy, 6.0. No ale jeżeli już nie ma, no to... Dasz radę i na 4-0. Tylko pamiętaj, że będzie ci więcej pewnie brało też i wtedy na to, um, czy to z wyklaczków, czy medali. No ale yy, to jest nieuniknione i tego nie da się uniknąć. Jak ja bym tu nawet haczyki nie wiadomo jakie założył, to jak widzisz, no nie ma, mam dziesiątki, a i tak mi zwykłe biorą. Ale ja nie narzekam absolutnie, tylko ci pokazuję, że no to jest nieuniknione. No i tym pięknym akcentem, z tym no, niesamowitym zachodem słońca, jakąś nadchodzącą mgłą, nad tym jeziorem Michigan żegnam się z Wami, życzę Tobie wspaniałego wieczoru czy wspaniałego dnia, kiedykolwiek to oglądasz, a może i wspaniałej nocy, bo może oglądasz to przed snem. Trzymaj się, cześć!